Cześć, Krzysztof Połaski, telemagazyn.pl. 42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni już za nami. Werdykt chyba nikogo nie zaskoczył, więc pora opowiedzieć troszeczkę o tej imprezie, co nas zaskoczyło, co było bardzo dobre, czego możecie się spodziewać wkrótce w kinach. Mówiąc o tegorocznym festiwalu w Gdyni, trzeba zaznaczyć, że to przede wszystkim festiwal debiutantów. To oni tutaj rządzili, to oni przedstawili najlepsze filmy, podczas gdy stara gwardia, mistrzowie, można powiedzieć, że skompromitowali się, czego dowodem niech będzie chociażby film Czuwaj Roberta Glińskiego. Ale przecież nie spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby opowiadać Wam o złych filmach, złych rzeczach, tylko tych dobrych. Dlatego skupmy się na filmie, który wygrał, który wyjechał z Gdyni ze Złotymi Lwami, czyli Cicha Noc. Absolutnie najlepszy film, jaki zaprezentowano w konkursowej stawce. Film, który jest skromny, który jest kameralny, ale też jest precyzyjnie napisany. To film, który jest uderzeniem w nasze twarze, w nasze, za przeproszeniem, mordy. Film skąpany w polskości od początku do końca. Poprzez wigilię z Kevinem samym w domu w TV, po morze alkoholu na stole i rodzinę, której się jednocześnie kocha, jak i nienawidzi. Taki paradoks. Cała prawda, całą dobę. No i ta obsada, która jest fantastyczna. Dawid Ogrodnik w roli głównej, świetny Arkadiusz Jakubik na drugim planie, którego niestety pominięto w nagrodach drugoplanowych. Sam się dziwię czemu, bo był świetny. No i odkrycie tego filmu Agnieszka Suchora. Odkrycie dla kina, której bardzo dawno nie oglądaliśmy, a zaskoczyła w swojej roli całkowicie. Filmem, który też jest precyzyjnie napisany, który też jest takim precyzyjnym uderzeniem w nas, w naszą współczesność, jest komediowy Atak Paniki Pawła Maślony. To kolejny z debiutów, w którym upatrywało się kandydata do Złotych Lwów. Film opowiadający o naszych lękach, o naszych fobiach, o naszym zdenerwowaniu, które w końcu musi eksplodować i który również jest doskonale obsadzony. Tutaj naprawdę można by bardzo długo wymieniać tą obsadę. Od Doroty Segdy i Artura Żmijewskiego po Olę Pisulę, która napisała również scenariusz tego filmu. Ale jeżeli mówimy o komediach, warto wspomnieć też o filmie Bodo Coxa, Człowiek z magicznym pudełkiem. Filmie, który troszeczkę podzielił publiczność, ale zresztą twórczość Bodo Coxa zawsze miała taki charakter, że jego poczucie humoru, jego specyfika nie trafiała do każdego i podobnie będzie w przypadku tego filmu. Jeżeli chodzi o mnie, ja się w nim po prostu zakochałem. To jest przepiękna, postapokaliptyczna opowieść o miłości, historia miłosna, opowiadająca o prawdopodobnie nadciągającej przyszłości, ale takiej, której chyba nigdy nie chcielibyśmy zobaczyć. Miejmy nadzieję, że wizja Bodo Coxa nigdy się nie sprawdzi. To kolejny z filmów, który został świetnie obsadzony. Tutaj w roli głównej oglądaliśmy Piotra Polaka, aktora Nowego Teatru w Warszawie, który w końcu doczekał się głównej roli w filmie fabularnym. To jest przede wszystkim odkrycie. Ale jeżeli mówimy o odkryciach, warto też powiedzieć kilka słów o Kamili Kamińskiej, która wystąpiła w głównej roli kobiecej w filmie Najlepszy, obok Jakuba Gierszała, fantastycznego Jakuba Gierszała, którego mogliśmy oglądać w Gdyni w czterech filmach. I Kamila Kamińska zasłużenie zdobyła nagrodę za aktorski debiut. To jest po prostu... Wiecie, odkrycie to mało powiedzieć. Ona buduje swoją rolę wraz z Jakubem Gierszałem. Widać, że to jest praca zespołowa. To jest przemyślane od punktu A do punktu Z. Zresztą Najlepszy, opowiadałem Wam już o tym filmie. Mam do niego kilka zastrzeżeń, kilka wątpliwości, ale to jest świetnie napisane kino, które się doskonale ogląda. Film hollywoodzki z fajerwerkami, z rozmachem. Łukasz Palkowski doskonale wiedział, jak opowiedzieć historię Jerzego Górskiego i to się na ekranie sprawdza. Ten film będzie hitem. Zresztą tutaj w Gdyni już się troszeczkę o tym przekonaliśmy, bo właśnie Najlepszy Łukasza Palkowskiego został nagrodzony nagrodą publiczności. A jeżeli publiczność coś nagradza, no to wiadomo, musi być dobre i doskonale się sprzeda. Natomiast na przeciwległym biegunie Festiwalu Gdyńskiego znajduje się inny film, którego również na szczęście nie pominięto w nagrodach, czyli Wieża, Jasny Dzień Jagody Szelc. Film, który zaskakuje nas swoją tajemniczością, swoim klimatem, swoją nieszablonowością. Jagoda Szelc, studentka łódzkiej filmówki, doskonale bawi się gatunkami filmowymi. Zaczyna troszeczkę jak w dramacie społecznym, rodzinnym, takim bardzo ciężkim, żeby przejść do thrillera, a zakończyć całość po prostu w imponujący sposób, jak w horrorze. Do tego nieograna obsada, świetne plenery oraz klimat tego filmu, który sprawia, że od pierwszej przez ostatnią scenę aż do wyjścia z kina tak naprawdę myślimy o tej produkcji. Filmem, który należy też docenić, który mam nadzieję zostanie doceniony, chociaż zapewne ze względu na swoją tematykę oraz sposób realizacji podzieli publiczność, jest Pomiędzy Słowami Urszuli Antoniak. Film bardzo poetycki, bardzo artystyczny.
nagrodzony tutaj za najlepsze zdjęcia, zresztą słusznie nagrodzony, bo te kadry są po prostu obrazami, na to trzeba popatrzeć, trzeba zobaczyć. To jak nakręcona jest Justyna Wasilewska, to jak nakręcony jest Jakub Gierszał czy Andrzej Chyra, to jest po prostu poezja, to jest świetne. Film w dość ciekawy sposób koresponduje z Cichą nocą Piotra Domalewskiego, gdyż opowiada o poszukiwaniu własnej tożsamości. Tutaj pojawiały się już głosy, że opowiada o emigracji, o polskości, ale mam wrażenie, że on jest dużo bardziej uniwersalny. Oczywiście ma kilka niedociągnięć, ale postaram się z całych sił bronić tego filmu, jak tylko będę mógł, bo mam do niego ogromną sympatię. Jeżeli mówimy o festiwalu w Gdyni, też nie możemy pominąć obrazów, które swoją premierę na festiwalu Nowe Horyzonty miały już wcześniej, czyli Ptaki śpiewają w Kigali, tutaj nagrodzone Srebrnymi Lwami oraz nagrodą aktorską dla dwóch głównych aktorek. Ostatni film Joanny Kos-Krause i Krzysztofa Krausego, kino bardzo ciche, bardzo spokojne, ale jednocześnie mocno uderzające w człowieka. Też kino nie dla każdego, bo umówmy się, ta tematyka jest bardzo ciężka, więc trzeba się przygotować na mocny seans o skutkach ludobójstwa w Rwandzie. Warto wspomnieć też kilka słów o Twoim Wincencie, filmie, który jest świetnie nakręcony, który porywa swoją realizacją, który jest przepięknie namalowany, ale też niesie w sobie ciekawą historię, troszeczkę kryminalną, przybliżającą nam postać Vincenta van Gogha. To jest kino, które już zostało docenione na świecie i mam nadzieję, że nie przepadnie w Polsce. Jak sami widzicie, tegoroczny festiwal w Gdyni prezentował bardzo wysoki poziom, także czekajcie na te filmy w kinach i czytajcie o nich na telemagazyn.pl. Dziękuję Wam za uwagę.